Uniści bardzo solidnie przygotowywali się do konfrontacji z Unibaksem Toruń. Jednym z etapów tych przygotowań był dwudniowy wyjazd w góry. Zespół Romana Jankowskiego do półfinału przystąpił zupełnie odmieniony. W parkingu mobilizację gospodarzy było widać gołym okiem. Przed godziną 18 doszło do spotkania zespołu, które miało jeszcze bardziej zmotywować naszych żużlowców do walki. Naładowani pozytywną energią uniści musieli jednak jeszcze sporo się naczekać. Podobnie jak kibice na stadionie, którzy przyszli wesprzeć swoich ulubieńców. Unibaks zakwestionował bowiem stan nawierzchni, a sędzia podjął decyzję, iż niezbędna będzie jego kosmetyka. Fani zamiast pojedynków żużlowców przez godzinę oglądali ciągniki i niczym w Formule 1 safety cara, ubijającego wewnętrzną część toru. Mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Już pierwszy bieg pokazał, że miejscowi wrócili do gry o najwyższe cele. Wydawało się, że pewne 5 punktów do mety wiozą Musielak i Adamczewski. Ten drugi nie opanował jednak motocykla, padając na tor. W powtórce Tofik potwierdził dobrą dyspozycję, triumfując wyraźnie nad braćmi Pulczyńskimi. To, co nie udało się w inauguracyjnym wyścigu, perfekcyjnie wyszło w kolejnym. Tuż po starcie do przodu pomknął Adam Skórnicki. Dość szybko z Rune Holtem poradził sobie Jarosław Hampel, który ostatecznie ten bieg wygrał. W trzeciej odsłonie formą błysnął powracający po kontuzji Damian Baliński. Niezwykle zaangażowany w walkę o trzy oczka był Adrian Miedziński, do tego stopnia, że tuż za linią mety zaliczył groźny upadek. Niestety karetka odwiozła toruńskiego zawodnika do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie obojczyka. Po trzech biegach wynik brzmiał 11-7 dla Unii Leszno. W tym momencie na tor wyjechały ciągniki, które kibice oglądali przez kolejne kilkadziesiąt minut. Szczególnym zabiegom poddany został pierwszy łuk. Długa przerwa jeszcze bardziej spotęgowała emocje wśród kibiców. Zniecierpliwieni sympatycy czarnego sportu po wznowieniu meczu dawkę emocji otrzymali z nawiązką. W szóstej gonitwie pierwszy i jak się później okazało ostatni raz zwyciężyli Torunianie. Klasę pokazali Sullivan i Holder, którzy wyprzedzili Kołodzieja i Adamczewskiego. Odpowiedź gospodarzy była jednak natychmiastowa. Takie wyścigi jak ósme kibice Byków chcieliby oglądać jak najczęściej. Na półmetku Unia miała już 10 oczek przewagi. W ostatnich 5 gonitwach wzrosła o kolejne 7 oczek. W 12 biegu przyjezdni stracili kolejnego zawodnika. Emil Pulczyński przeszarżował i znalazł się pod bandą. Niestety junior Unibaksu złamał nogę, co sprawia, że sezon dla tego zawodnika jest już skończony. Bardzo dobrze spisywali się Hampel, Bachelor i Baliński. W 11 biegu niezwykle cenne zwycięstwo odniósł także Kołodziej. Holdi z dobrej strony chciał pokazać się również w wyścigu numer 14. W pierwszym łuku zabrakło jednak dla niego miejsca, a sędzia postanowił wykluczyć naszego reprezentanta. W powtórce tego wyścigu sędzia nie dał się nabrać upadającemu z własnej winy Holcie, słusznie wykluczając uczestnika cyklu Grand Prix. W trzecim podejściu klasę pokazał Bachelor, który przez 4 okrążenia odpierał zadziorne ataki Holdi. Ostatni bieg zakończył się podziałem punktów, a wynik meczu ostatecznie brzmiał 53-36. Mimo wielu nieprzyjemnych i nerwowych sytuacji, mecz stał na niezwykle wysokim poziomie. Takich emocji na stadionie imienia Alfreda Smoczyka nie było dawno. Najlepiej w ekipie Romana Jankowskiego, jak zwykle, spisał się Jarosław Hampel, który zdobył 14 punktów i bonus. Chyba nikt nie liczył na tak fenomenalny powrót Damiana Balińskiego, którego obecność bardzo pomogła gospodarzom. Cieszy również postawa Tobiasza Musielaka, korzystającego z uprzejmości Jurii Pawlica, który podstawił mu swój sprzęt. Honor Unibaksu bronili Australijczycy, bez których anioły w Lesznie po prostu by nie istniały. Goście w niedzielę zamiast na jeździe zbyt bardzo skupili się na szukaniu dziury w całym, a właściwie w torze, który jak się okazało nie był taki straszny. Zdaniem gospodarzy tor był jak najbardziej przepisowy. Najlepszym przykładem był Damian Baliński, który do ścigania wrócił po 3-miesięcznej przerwie i wypadł fenomenalnie. Ja miałem z wszystkich zawodników najdłuższą przerwę, 3 miesiące nie jeździłem i jeżeli tor byłby na tyle zły, jak to było sądzone przed meczem, no to chyba nie mógłbym skutecznie walczyć, no jednak było na tyle dobrze, że mogłem normalnie się ścigać bez żadnego problemu, także tutaj trochę było przesadzone z tym wszystkim, ale wiemy, że już od jakiegoś czasu są nagonki na leszczyński tor i dzisiaj się tego spodziewaliśmy, a wyszło jeszcze gorzej jak zakładaliśmy, bo było, można było się domyślić, że sędzia będzie jakieś miał tam wątpliwości, a ja jestem chyba najlepszym przykładem. No, 3 miesiące nie jeździłem i
nie narzekałem, także to chyba świadczy o tym, że nie było tak źle, jak wszyscy mówili o tym. No plan został zrealizowany w 100%. Byliśmy dobrze przygotowani do tych zawodów, o czym świadczy wynik dzisiejszy. Niepotrzebnie, myślę, tutaj koledzy z Torunia zrobili wielkie halo o tor, bo to był bardzo dobrze przygotowany, nie wiem o co tam chodziło. To jest w końcu żużel, nie szachy, jeżdżą faceci, a nie dziewczyny, nie ubliżając kobietom. Także no, mówię, cieszę się, że wygraliśmy i jedziemy dalej w finał. Dzisiaj fantastyczna postawa Damiana po powrocie. Tak, no Damian pięknie pojechał po tej długiej przerwie, pokazał się, że jest w dobrej formie i oby tak do końca. Czego zatem możemy spodziewać się w Toruniu przy takim wyniku tutaj? No będziemy walczyć o zwycięstwo. No, my możemy się tylko cieszyć z uzyskanego wyniku dzisiaj. Sezon nie oszczędzał nas i różne te nasze losy się toczyły i myślę, że to był taki wynik, o którym marzyliśmy tak naprawdę. Jak właśnie oceniasz ten wynik w perspektywie meczu w Toruniu? No wiadomo, że wszystko się rozstrzygnie tam i myślę, że jest to taka przewaga, która powinna nas mobilizować do tego, żeby uwierzyć w ten sukces, bo na pewno to jest nam najbardziej potrzebne w tym sezonie, żeby uwierzyć, że nadal jesteśmy taką drużyną, którą stać na mistrzostwo kraju. Proszę jeszcze o podsumowanie Twojego występu dzisiaj. No początek był dobry, potem coś się podziało i w dwóch ostatnich biegach już bez zdobyczy punktowej, ale na szczęście koledzy pociągnęli wynik na końcu i nie muszę ze spuszczoną głową iść do domu. Sporo kontrowersji wokół toru znowu było. Jak ocenisz tą sytuację i stan nawierzchni? No tor był przygotowany podobnie jak cały sezon w Lesznie. No kiedy za dużo się go ubija, to potem robią się takie miejsca, tor się odparza i z czego konsekwencje były takie, że było troszeczkę upadku w dniu dzisiejszym. Zdarzało się manipulować troszeczkę drużynie z Torunia i już do tego doszło, że w końcu Torunianie chcieli robić tor u nas pod siebie chyba, ja nie wiem, o co tu chodzi. Tor był bardzo dobry, był szybki. Zawodnicy udowodnili, że był równiutki, był lekko przyczepny i to wszystko. Czuję się dobrze, na pewno trochę jeszcze tej jazdy brakuje, ale czuję się dobrze. Tor był na tyle dobrze przygotowany, że mogłem śmiało jeździć i mimo takiej długiej przerwy nie było problemu, żeby skutecznie się ścigać, także na pewno mogę być zadowolony. Szkoda ostatniego biegu, że przyjechałem ostatni, no ale tak wypadło, był to najlepszy wyścig dnia, jechali najlepsi zawodnicy, także nie wyszło, ale jestem ogólnie zadowolony ze swojego występu. Jeszcze na koniec chciałem podziękować moim zawodnikom za walkę w dniu dzisiejszym, za cierpliwość po tych wszystkich zamieszaniach, szczególnie Damianowi, że wrócił i pokazał się, że naprawdę jest zawodnikiem z klasą, dał siebie dzisiaj naprawdę 110% swojej możliwości i za to mu jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również. Niestety nie przedstawimy Państwu zdania naszych niedzielnych gości. Odmówili oni bowiem udziału w pomeczowej konferencji prasowej. A to, czy tor był przyczyną kontuzji dwóch zawodników Unibaxu, pozostawiamy Państwa ocenie. Unia 17 punktów przewagi bronić będzie już za tydzień. Początek pojedynku na Moto Arenie o godzinie 16. Wiecie co, chłopaki? Naprawdę gratulacje, bo się pokazali i tak jedziemy po prostu za tydzień tam. Piętrzymy się i pojedziemy, jasne? Teraz, tak jest.